Hej, hej, hej. Dzisiaj polatamy troszkę z Anią. Ania zrobiła kurs u Tamary i zadzwoniła do mnie. Po prostu chciała, żebyśmy sobie coś tam ewentualnie podszlifowali. Zapraszam. Ok, teraz przygotowujemy skrzydło do rozłożenia, do startu. Do góry i na dół, do góry i na dół. No, poszedł. Ok. Dobra, no energicznie. Dobra, i połóż go. A, widzisz, masz skrzyżowane. No i tu musisz dumać, nie? No, teraz. Ok. Dobra, jest ok. No, możesz go jeszcze troszkę podnieść do krawędzi spływu i znowu. Tylko jak będzie już opadał, to pamiętaj krok do przodu. Ok, za wysoko. Delikatnie w dół, kierunek wiatru. I krok do przodu nie było. No i ci się zamknął prawidłowo. Teraz musisz go znowu otwierać. Wyczuj wiatr, czy nie jesteś bokiem do wiatru. Dobra. To po podniesieniu skorygujesz kierunek wiatru. Bo tak to sobie go po... No spróbuj go troszkę wypompować tą środkową komorą, no. Wypompować? No znaczy podnieś go do krawędzi spływu, no. Energicznie, energicznie. Dobra. I do przodu krok. Dobra. Jeszcze raz. I do krawędzi prawa sterówka i do przodu krok. Ok, super. Mamy krawat z lewej. Ok, dobrze, dobrze. Zachowaj go. To jest bardzo cenny krawacik. No tak, bo ten skrzydełko, no to jest fajne. Pamiętaj o kierunku. Pamiętaj o kierunku, bo jesteś troszeczkę... No, ale to kierunek popraw, jak skrzydło będzie w powietrzu. Ok, prawa sterówka. Za głęboko, delikatniej, delikatniej. Dobra, i teraz go połóż. I krok do przodu. Do przodu. Krok do przodu. Ok. Dobra. No nie, to teraz to już tylko jest, wiesz. Prawą, prawą, prawą i w dół, za wysoko. Lewa, 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 znowu. Ok, no takie... Nie zero-jedynkowe, tylko bardziej takie miękkie, subtelne jakieś ten. No ale jest, ok. Teraz popatrz. Skrzydło jest pomięte, ale jest symetryczne. Tak. Ono jest do startu. I prawie, że... Bo jest symetryczne, ono jest do startu. No. Okay. Także jakbyś miała warunki... Ja go za wcześnie puściłam, żeby przełożyć sterówki. No tak, troszkę... Za mną, a nie nade mną. Troszkę za głębokie ruchy były, wiesz. Okay. No. Takie... Staraj się im jak najpłytsze ruchy sterówkami robić. Okej, okay, no. I nie za wysoko go podnoś. Już na dół, już na dół. No bo on ci się od razu odwraca. Ania, masz bardzo głęboko. Okej. Okay. Za głęboko. Dobra. Aha, no tak, bo masz skrzyżowane sterówki i tu jest... Zaczyna być myślenie logiczne w związku z tym. Ale masz... Sterówki masz do lotu, wiesz? Sterówki masz do lotu i dlatego te reakcje są głębokie, bo... Nie są odruchowe. O, teraz. Okay. Staraj się za wysoko go nie podnosić. No, dobra. I na dół. Jeszcze raz. Dobra, za wysoko. No i ten krok do przodu. Dobra, dobra, prawa, prawa. Powolutku, teraz prawa. Mocno prawa, mocno prawa, mocno prawa. No, wrócił. Dobra, ok. Dobra. Pamiętaj o tym kroku do przodu, żeby się wykładał. Z tym, że troszkę się cofnij, bo idziemy w stronę drzew. No, tylko kontroluj go nad głową. Spróbuj, żeby on powoli wchodził do góry. Czyli jak idzie za szybko, to podejdź do przodu. Wtedy on zwolni bez hamowania. Dobra. Idź pod środek, pod środek. Bo minęliście się. No. Mhm. Ciągnij go do góry. Dobra, ładnie, przyhamowanie. Nie przyhamowałaś! Nie, bo mam zobacz jak ten. Jaka, i bawimy się dalej. Super, dobra, ładnie. Idź pod niego w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. O nie, dobra, no to w sumie to... Okej, oglądamy pierwszy start. Ani?